Zapraszam e, osobę, która właśnie wspiera nas od lat i ja nie wiem, jak znajduje czas na wszystko. Też nie wie. E, natomiast jest to e, Joanna Potęga ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręg e, Mazowiecki, która od lat wspiera Stowarzyszenie Wikimedia Polska i stała się też członkinią stowarzyszenia. E, stała się w sensie. Przystąpiła do nas i się bardzo cieszymy. E, chciałabym tylko tutaj znaleźć. E, tak, i e, wystąpienie. Nasi tytuł Biblioteka, część wspólna, relacje i działania wokół Wikipedii. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie i bardzo mi jest naprawdę miło, że mogę parę słów tutaj do Państwa, ale generalnie kartka nie dlatego, że będę czytać, tylko dlatego, że sobie parę interesujących rzeczy wynotowałam z Państwa dyskusji. A poza tym też chciałam powiedzieć na samym początku, jak teraz tak właśnie słuchałam o. Najpierw o tych biogramach, co Klara mówiła, że sobie możemy doczytać, to ja sobie uświadomiłam, że ja tam chyba najistotniejszej informacji nie podałam, że jak karierę swoją zawodową zaczynałam w bibliotece szkolnej. E, tak. A mianowicie, czy ktoś z Państwa jest z biblioteki szkół ponadpodstawowych? No, to ja też tak zaczynałam, właśnie. Zaczynałam w Bibliotece, bibliotece zespołu, zespołu szkół terenów w Zieleni w Radzyminie i to było miejsce niezwykłe. Nie mówię szkoła, bo szkoła też specyficzna i jedyna w swoim rodzaju, ale biblioteka. Jak tutaj, panie, mówiłyście o tym, o tym specjalnym miejscu, jakie chciałybyście, albo już jest biblioteka wasza pełni w szkole, to ta biblioteka też była miejscem szczególnym, miejscem specjalnym. I to, co ja sobie uświadomiłam, to Owszem, tak, przestrzeń bardzo ważna, wyposażenie bardzo ważne, e, pomoce wszelakie w bibliotece, zasoby, zbiory istotne, ale to, co ciągnęło dzieciaków, no, młodzież szkolną, a, nastolatków do tej biblioteki, to była osoba bibliotekarki, tej pani, która mnie zatrudniła, bo ja tam tylko tak na pół etatu troszeczkę i taki, taki pomocnik, ale ta osoba, która odpowiadała za bibliotekę, i ona swoim podejściem do uczniów, swoim nastawieniem, swoim ciepłem, swoim zainteresowaniem ich sprawami, sprawiała, że ta biblioteka co przerwa żyła. Tętniła i był hałas, i było głośno, i było pełno młodzieży licealnej, znaczy szkoły zawodowej, przepraszam szkoły zawodowej. Więc to jest siłą. Myślę, że to jest siłą i bibliotek szkolnych, ale i nie tylko bibliotek szkolnych wszystkich bibliotek. Druga rzecz, jaka się pojawiła, to też. Patrząc od strony mojej organizacji, czyli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, biblioteki szkolne są bardzo aktywne i obecne, na przykład w wielu naszych konkursach organizowanych, czy mi z Czytelnictwa, czy na wydarzenie z okazji tygodnia bibliotek, przychodzą takie zgłoszenia, że się czyta z zapartym tchem, ile w, w państwa bibliotekach się dzieje, ile Państwo robią dla, dla swoich uczniów i, i dla, nie tylko dla uczniów, bo są aktywności robione, też dla rodziców tych uczniów, znaczy te takie wspólne, żeby coś razem robić. A to co ja o tym, to co ja chciałam, o czym ja chciałam dzisiaj powiedzieć i to co um, od paru lat już myślę, ponieważ mam doświadczenia i z biblioteki szkolnej i z biblioteki naukowej jako tej takiej, takiej zmieszanej publiczno-naukowej, bo to była Biblioteka Narodowa, ale teraz też Biblioteka Naukowa Uczelni Wyższej, bo teraz pracuję w Uczelni Wyższej w bibliotece, to jest to, że Tutaj też padło, że się różnimy, że to jest mamy zupełnie inne biblioteki, pedagogiczna, publiczna. A Ja już od paru lat się myślę, czy my tak naprawdę się różnimy. Bo owszem, dobrze, to twarde fakty. Organizatorów mamy różnych. Pieniądze przychodzą z różnych źródeł. Do Państwa przychodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki, do mnie też akurat teraz z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jesteśmy we wspólnym ministerstwie, ale już do publicznych to jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czyli faktycznie różni organizatorzy to, że różne warunki, różne rozporządzenia, chociaż ustawa o bibliotekach wspólna. Poza tym faktycznie nasi odbiorcy, nasi użytkownicy to są zupełnie inne grupy, z innymi potrzebami. Dla nich też nasz, nasze księgozbiory i specyfika są różne. No bo ja potrzebuję literatury naukowej, fachowej, Państwo potrzebują lektur szkolnych i literatury dziecięcej, a publiczne jeszcze zupełnie inny przekrój. Ale my naprawdę mamy części wspólne. Już nie mówiąc o tym, że, że faktycznie musimy gromadzimy, opracowujemy, udostępniamy, i tutaj. I tutaj jesteśmy połączeni, bo warsztat jest warsztat jest dla nas, dla nas taki sam. Ale są obszary, w których możemy wspólnie działać. Nawet takim właśnie mówię, pomiędzy nami wszystkimi, bibliotekami pedagogicznymi, szkolnymi, uczelni wyższych, publicznymi. I takie, to, co chciałam pokazać, to to, co biblioteki też patrząc od strony organizacji biblioteki są widzialne przez organizacje, tutaj na przykład przez organizację Międzynarodową, Federację Stowarzyszeń Bibliotekarskich oraz UNESCO, które monitorują, patrzą i wydają manifesty mówiące o roli poszczególnych bibliotek w społeczeństwie. I ja sobie te manifesty są cza, często obszernymi dokumentami. To widzę, że się link nie wgrał gdzieś widocznie spadł, może w jest prezentacji tamtej PowerPointowej, bo do każdego manifestu podałam link, żebyście Państwo potem mogli. To zobacz, to jest techniczne, to zobaczymy i poprawimy. W każdym bądź razie patrząc na takie manifesty, wybrałam części wspólne, czyli to co, jeżeli jak, tak jak biblioteki są postrzegane, no to jest właśnie to, jaką my rolę pełnimy i te role są praktycznie takie same, czyli realizujemy usługi zgodnie z, z, z zasadą równego dostępu dla wszystkich, bez względu na płeć, na wyznanie niezależnie od wieku, tak, czy wyznania narodowości, Udostępniamy. Jesteśmy centrum, tutaj oczywiście w tym manifestie dla bibliotek publicznych jest, że biblioteka publiczna jest, ale proszę podstawić jakąkolwiek bibliotekę, czy uniwersytecką, pedagogiczną. Jesteśmy dla naszego środowiska lokalnym centrum informacji, w których my mamy tą wiedzę i ma, mamy informacje i mamy sprawiać, żeby ta informacja dla naszych użytkowników była łatwo dostępna. Nasze zbiory nie powinny być Każdej biblioteki nie powinny być ani przedmiotem żadnej cenzury, czy ideologicznej, czy, czy politycznej, religijnej. Powinniśmy być neutralni. Tworzymy wspólnoty. Tworzymy wspólnoty, działamy z otoczeniem lokalnym i jesteśmy często tym elementem łączącym w wspól naszej wspólnocie, różne, różne pokolenia, różne środowiska. Ten, ten manifest Bibliotek Publicznych ukazał się w 22 roku teraz, a znaczy to jest w, pierwszy ukazał się 26 lat temu, a ta wersja z 22 jest właśnie teraz tą zaktualizowaną. Taki sam manifest, manifest i ta wersja jest przetłumaczona. Jest też projekt manifestu, ukazał się projekt w 21 roku dla bibliotek szkolnych. Tą informację, jaką ja odnalazłam na stronach, na stronach Ifli, to było, że on został poddany do publicznych uwag, do zgłaszania uwag, ale niestety nie znalazłam informacji, że się został opublikowany. Czyli to jest tekst przetłumaczony przeze mnie z języka angielskiego. Pełny dostęp do tego dokumentu jest. Nawet wtedy się zaczęłam zastanawiać, czy nie warto podpytać Ifle, co się wydarzyło z tym manifestem. Bo bardzo wiele ciekawych treści jest, ja tylko znowu też wybrałam te w części wspólnej, w których, w których też i sprawiedliwy dostęp, i dostęp bezpłatny dla uczniów i dla pracowników szkoły, bez żadnej, bez żadnej cenzury, ale też wspieranie wspieranie i wzmacnianie celów edukacyjnych zgodnie z misją i programem nauczania szkoły. No i nie byłoby to, tutaj tekst już, znaczy link już jest, mają Państwo dostępny, można się zapoznać z całym dokumentem, bo też w takich dokumentach jest rola, a, znaczy jest rola, określenie rola, roli tego typu bibliotek i też jest apel, wskazówki dla decydentów, co Jakie, jaka jest rola dla decydentów w danej sieci bibliotecznej? I też oczywiście to, że działamy wspólnie, działamy w, w sieci i promowana jest i rekomendowana jest współpraca. To mówię, gdyby przedłużać, żeby cały treść, przy, przy, cały treść takich manifestów, tam jest bardzo, bardzo wiele interesujących informacji. Ale no, skoro jesteśmy tutaj i Wikipedia i szukamy tego wspólnego działania, to zestawiłam to z filarami Wikipedii, tymi pięcioma podstawowymi. I w zasadzie proszę Państwa, proszę zobaczyć, encyklopedia jest, jest wiedzą, czyli też ten sam, dokładnie ta sama część wspólna. Mamy neutralny punkt widzenia, tak samo jak nasze zasoby i materiały są neutralnymi. Jesteśmy, w Wikipedia to wolny dostęp do wiedzy. Tak samo jak w naszych bibliotekach. Traktujemy siebie z szacunkiem, uczymy szacunku dla innych i tylko z, piątym, z punktem piątym, ostatnim miałam taki dylemat, bo tak, brak sztywnych reguł. No tu, akurat, mamy swoje regulaminy, mamy zasady, mamy rozporządzenia, mamy ustawę, więc u nas te reguły sztywniejsze jest. Sztywniejsze są. I taki manifest też został podpisany. Dla współpracy bibliotek z Wikipedią. On się pojawił pierwszy jako podpisany manifest pomiędzy Biblioteką Narodową Niemiec a Wikimedią Niemiecką, a w 2020 roku a potem został podpisany przez proklamowany przez IFLE. Czyli też biblioteki stowarzyszenia bibliotekarskie się do niego, do niego podpisały powiedziały, że tak zgadzamy się, zgadzamy się z nimi, mówiąc, że biblioteki i wikimedia to są dwie siostrzane organizacje, bo mają dokładnie jeden wspólny cel, czyli dzielenie się informacją i wiedzą. I zarówno biblioteki jak i Wikimedia i Wikipedia Wspieramy stosowanie tych samych zasad, czyli darmowych, otwartych, dostępnych i nadających się do ponownego wykorzystania danych. Kształtujemy przestrzeń, zarówno Wikimedia, Wikipedia kształtuje tą przestrzeń internetową, a my u siebie lokalnie, w swoich środowiskach, w których mogą rozwijać się różne społeczności. I to, że rozwijamy umiejętności, tak, w st naszych stowarzyszeniach i w naszych bibliotekach, yy, przez korzystanie z danych w tej transformacji cyfrowej, poprzez same dane, poprzez informacje o danych i poprzez wiedzę. I ten manifest też jest, do też jest dostępny online. Czyli tak. Jeżeli połączymy tę wiki, Wikipedię i biblioteki, no to my nie możemy ignorować, my bibliotekarze, że Wikipedia istnieje i ma, swoją, i, ma, i, i, i ma swój potencjał i ma swoje siłę rażenia. Myśmy bowiem z punktu widzenia uczelni, nie wiem czy w uczelniach się takie dyskusje odbywały, ale jak, jak właśnie zastanawiałam się, czy bardziej promować na uczelni e, WikiPedia. Wikipedię, Wikimedię z, z, z szkolenia, to gdzieś niektórzy nauczyciele, na akademicy, tak mieli lekkie wątpliwości, że ale z chwilka, czy Wikipedia, hmm, czy jest to właściwie naukowe źródło wiedzy, czy źródło wiedzy naukowej. Więc tutaj w społeczności akademickiej myślę, że też jest jeszcze trochę do, do zrobienia i my pomagamy w tym celu, znaczy pomagamy społeczności. Ludzie. Tak samo i w bibliotekach, i w Wikipedii mamy pełnych pasji wolontariuszy, tak jak samo jak w naszej społeczności bibliotekarskiej. I jak było mówione, cel mamy ten współ, wspólny. I my jesteśmy, my biblioteki, my bibliotekarze istniejemy i funkcjonujemy w społeczności Wiki, Wikipedii. Wikipedii, Wikipedia widzi nas i jesteśmy, często nasze, nasze działania umieszczane są w centrum działalności Wikipedii. Są specjalne projekty poświęcone bibliotekom, są robione za otwarte zasoby zbiorów bibliotecznych. Ja już tak będę skracała, żeby czas, bo chcę przejść do, do meritum. Wikipedia biblioteki i stowarzyszenia, czyli tak już faktycznie konkretna, konkretna współpraca, jaka się nawiązała i od 2016 roku jest kontynuowana systematycznie i mam nadzieję, że tak się będzie rozlewała po całym kraju, bo to uzyskaliśmy już, już taki mały efekt, ale że skala będzie coraz większa. A zaczęło się to w 2016 rok, szykujemy się w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich do tego, żeby obchodzić nasze stulecie istnienia i nagle takie olśnienie, że ale w tej Wikipedii, to właściwie tak jest nas bardzo mało. Nas informacji o bibliotekach, informacji o bibliotekarzach, o zagadnieniach związanych z bibliotekarstwem. Więc powstał taki projekt, to zróbmy takie coś, tak, takie to tak rzuciliśmy hasło, 100 haseł na stulecie SBP. Od razu powiem, nie udało się zrobić 100 haseł. To, bo to nie jest taka prosta sprawa, ale w 2016 roku szkolenia, przygotowanie się od takiej strony, od strony technicznej i na 15 urodziny Wikipedii Polski i na te stulecie SBP zrobiliśmy taki maraton edycyjny z Tuchasem na stulecie SBP. Założyliśmy stronę Wikiprojekt Biblioteka, gdzie właśnie, właśnie informowaliśmy o tym, co robimy i co jest do zrobienia. I w 2018 roku, to już w 17 pojawił się projekt, znaczy pomysł, że dobrze. No z tymi hasłami to jest bardzo trudno jednak, ale my, my, bibliotekarze mamy jesteśmy jedną z nielicznych grup zawodowych, które mają wiedzę, dostęp do wiedzy, dostęp do źródeł, dostęp do informacji. I to, co my możemy zrobić dla Wikipedii, to jest prawić, pomóc, uwiarygadniać artykuły, które znajdują się w Wikipedii. I tak właściwie możemy to robić, e, mając właśnie, ma, mamy dostęp, mamy umiejętności, mamy dostęp do źródeł. Jednocześnie a w 2016 roku też zaczęła się światowa akcja jeden bibliotekarz, jeden przypis. I myśmy uznali, że to jest idealna akcja, żebyśmy mogli się do niej włączyć. I od 2018 roku, od stycznia, Rozpoczęliśmy organizację spotkań. Robimy to mniej więcej dwa razy do roku. To znaczy, no ja mówię tu za siebie. Ja, warsza... ja tutaj tu w Warszawie zaczęliśmy robić, ale bardzo nam zależało, żebyśmy się też mogli w innych spotykać miejscach. Ja zobaczę, czy, bo też nie, nie pokazywałam slajdów, bo doszłam do wniosku, że pokażę państwu tutaj na żywym organizmie, tak? Mamy Wikiprojekt Bibliotekę, mamy, mamy tutaj już tą naszą akcję i proszę zobaczyć, odbyło się, odbyło się 14 spotkań, i nie tylko Warszawa, bo to odbyło się i w Poznaniu, i w Katowicach, takie dwa silne ośrodki. Są jeszcze, tutaj my tego nie rejestrujemy, ale dużo odbywa się szkoleń, warsztatów z Wikipedii, które uczą bibliotekarzy uczą bibliotekarzy jak się poruszać w Wikipedii, robić hasła, ale też i przepisy. Mamy też włączyliśmy w to naszą sekcję właśnie bibliografii regionalnych, które też zajęli się hasłami hasłami dotyczących regionów, a my jako, jako bibliotekarze to zaczęliśmy się też zastanawiać, właśnie, już na takim bardziej poziomem właśnie encyklopedyczności, haseł bibliotekarskich, encyklopedyczności, biografii, biogramów. Więc to nie tylko ten jeden lip, jeden ref, ale cały czas pracę, pracę nad. Mamy, mamy też informacje, tak, tutaj, co jest do roboty, uczestnicy artykuły, tak. Lista, tak, mamy, co jest najbardziej poszukiwane, biogramy, poszukiwane instytucje, inne o ważnych bibliotekach. Tak, właśnie, gdybyśmy chcieli tworzyć artykuły, to mamy do tego materiały przygotowane. Jak to właśnie? Nasze rezultaty na dzień dzisiejszy to tak mówiłam, te 14 spotkań, jakich się odbyło od 2018 roku, edycji 1 bibliotekarz, jeden przypis, plus liczne szkolenia i warsztaty, których już nie wiem, czy ktoś rejestruje, ile tego jest i, i ten... Tak, jest, jest. 40, 47 naliczyłam unikalnych użytkowników, które się zalogowało na te nasze spotkania. Może jest ich więcej, ale na liście było tylko 47 ników, ale tak średnio nam udział bierze około 10-12 osób w każdym takim spotkaniu. Przed pandemią były to spotkania stacjonarne, a w pandemii robiliśmy te edycje online. I tutaj Tutaj Stowarzyszenie Wikimedia Polska w 2021 i 2022 zarejestrowało. Zarejestrowało nasze wydarzenia, właśnie te nasze wspólne wydarzenia w światowej akcji Jeden Bibliotekarz, jeden przypis. I w 2021 roku polska Wikipedia zajęła nasze edycje, jeden, jeden ten one lip, one ref, drugie miejsce w rankingu światowym. A w, trzecie miejsce, a w 2000 rok później mieliśmy trzecie miejsce w rankingu światowym, ale drugie miejsce tutaj w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Środkowo I myśmy też, jak z racji tego, że już startujemy w tym międzynarodowym, światowym konkursie, to tutaj lokalnie też dla naszych najaktywniejszych uczestników ufundowaliśmy nagrody. I Stowarzyszenie Wikimedia, i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dla Pierwszych trzech dla trzech najaktywniejszych wikipedystów, którzy dodawali przypisy, były też nagrody. Czy w XXIII pewno będziemy chcieli? Jak najbardziej. Tak, w planach, w planach, w planach mamy. Takie krótkie podsumowanie tak, od tego właśnie z 2017 roku do 22. Jak ile to było tak ponad 6600 aktu, aktualizacji wykonanych na prawie 2,5 stron i 182 użytkowników. ich, tak, Czyli nie wiem czy byli nie zalogowani. Ciężko mi odczytać te jak. W każdym bądź razie tyle było. I robimy, tak? Szkolimy się, szkolimy naszych użytkowników, edytujemy hasła, piszemy nowe artykuły, chociaż, tak jak mówię, to jest, to jest chyba najtrudniejsze z tego wszystkiego. Znaczy, przepraszam, dla mnie jest najtrudniejsze. Ja lub, naprawdę lubię robić przypisy. I, no i robimy te przypisy w tej, tej akcji Jeden Bibliotekarz, jeden Przypis. I to jest, myślę, taka akcja dokładnie. Dla każdego bibliotekarza, z każdego typu bibliotek. I tak jak szukałam materiałów, właśnie jak się szykowaliśmy do, 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 do tych obchodów stulecia, i wspólnie z Wikipedią, i już też mi tak popatrzyłam, nieoceniony świętej pamięci Krzysztof Machocki, który nam to był wielkim fanem i, i bardzo kibicował, i się był bardzo zaangażowany, i dzięki niemu się wszystko to rozkręciło. Ja tak wysłałam takiego maila, że, że tak nam się dobrze współpracuje, to zróbmy wielki projekt, duży projekt. Biblioteki lubią wiki. Dziękuję Państwu za uwagę i spotkamy się. Tak, w Wikipedii i w bibliotekach.